ustawa, która pańskie prace jest, reguluje. Ale to jest, ustawa. Pana, to jest pana opinia na temat interpretacji tej ustawy, a pan ma żadne kompetencje do interpretowania tej ustawy. No i właśnie nie przedłużajmy, tylko powiem, że właśnie po to złożyłem wniosek, żeby to było w internecie transmitowane, bo się ludzie dziwili, dlaczego jest kolego, jak jest. Dziękuję kolego radny. Panie sekretarzu, niestety za, następnym punkcie może pan zabrać głos. No już dobrze. Dosłownie jedno zdanie. Przypomnienie tylko. Chciałbym powiedzieć, że organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w ramach prawa. Jeżeli w ustawie jest zapisane coś, to mamy obowiązek to przestrzegać. Chciałbym tylko powiedzieć, to państwo jako radni jesteście tym organem i musicie się do tego stosować, bo społeczeństwo się z reguły władzy boi, bo władza czasami działa na dobre dla społeczeństwa, czasami nie. Dlatego tak to zostało wymyślone, że władza publiczna działa na podstawie prawa i w ramach prawa. No niestety i w granicach. Niestety musicie to przestrzegać. Tak to wygląda. Natomiast dobrze, oczywiście wy podejmujecie decyzję. Panie sekretarzu, ale tak jak sam pan stwierdził, uznał pan za właściwe skierowanie, to jest pana funkcja, dekretowanie pism przychodzących, skierowanie tego pisma do Komisji Skarg, Petycji i Wniosków. I dziękujemy panu za to. Uważamy, że to było dobre rozwiązanie tej sytuacji. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie trzecim, rozpatrzenie wniosków w sprawie utrwalenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w internecie filmów z obrad Komisji Rady Miejskiej w Opocznie. Proszę państwa, jeden z mieszkańców na poprzedniej tutaj komisji podnosił ten wniosek, a także złożył na piśmie. Nie wchodząc już w szczegóły mówiąc tego, ja nie wiem, czy jest potrzebna dyskusja, bo ja jestem zdania, że myślę, że wszyscy są tego samego zdania, że jesteśmy na tym, żeby były te komisje utrwalane wszystkie, tylko że tu trzeba wypracować procedury bezpieczeństwa odnośnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, żeby były zachowane przepisy, że tak powiem, ochrony danych osobowych. Ale to już ciąży na burmistrzu ten obowiązek, także myślę, że tutaj nie ma naprawdę dyskusji, potrzeby dyskusji. Jest potrzeba dyskusji? Jest. Ja poproszę. No to proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja uważam, że jest potrzebna dyskusja, dlatego że zawsze byłem zwolennikiem, jestem i myślę, że będę, żebyśmy się poruszali w granicach prawa. Jeżeli komisje, jestem jak najbardziej za nagrywaniem komisji, tylko zróbmy to zgodnie z prawem. Mamy statut gminy. Jeżeli mamy statut gminy, w statucie gminy nie ma żadnej wzmianki, że komisje będą nagrywane, że będą online. Jeżeli chodzi o sesję, to jest, bo tam zarzucił mi ten pan pytaniem na poprzedniej komisji. Odpowiadam, jest to sprawa ustawowa. Jeżeli coś jest uregulowane ustawą, nie regulujemy my uchwałami w formie nawet tego statutu naszego. Natomiast tu uregulujmy to prawnie, czyli po prostu zmieńmy statut, wpiszmy do statutu, żeby te komisje były nagrywane i oglądane w internecie online. Zróbmy to sobie tak, jak to powinno, ale jeszcze chwileczkę. Natomiast mam bardzo duże uwagę do Komisji Skargi Wniosków. Ja szczerze staram się rozmawiać z ludźmi. Możecie im państwo wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, że komisje skargi wniosków będą nagrywane, część ludzi nie będzie składać skarg tylko dlatego, że nie chcą być upublicznieni i że tak powiem, żeby nie spotkał ich lincz. Komisje skarg i wniosków w moim przekonaniu nie powinny być z automatu nagrywane i puszczane online, bo są osoby, które by złożyły skargę, ale ze względu takich, że będzie w internecie online, nie złoży tej skargi. Ja mam takie rozmowy i taki po prostu jest mój wniosek. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Proszę państwa, ja zabiorę taki głos, ponieważ tu próbowano, ktoś tam próbował, żeby mi wtłoczyć, że ja chciałbym zakazywać którychkolwiek nagrywania. Proszę państwa, absolutnie nie. Ja jestem za tym, żeby wszystkie komisje nagrywać. Tylko że jeżeli nie ma problemu co do pozostałych komisji, to jest pewien problem taki, no tak, z taką opinią się spotkałem z obsługi prawnej wojewody, że jeżeli ktoś występuje w trakcie komisji skarg, wniosków i petycji, przykładowo we własnej skardze, czy też w temacie czyjejś innej skargi, tak jak dzisiaj to państwo mieli, występowali,
to nie staje się automatycznie osobą publiczną, czyli nie zrzeka się swoich praw do ochrony wizerunku. I teraz jak rozwiązać tutaj procedury, żeby wizerunek był chroniony, ja nie wiem. Szczerze mówiąc, odpowiedzialność za to ciąży na burmistrzu, tak jak mi przekazano, więc dla mnie to, jeżeli, z tego co wiem, to tutaj decyzja burmistrza była taka, żeby nagrywać te wszystkie komisje, więc są nagrywane i tak to się dzieje. Ja jestem jak najbardziej za, tylko że no, to już jest tutaj zadanie chyba obsługi prawnej burmistrza, żeby w taki sposób tą transmisję prowadzić. Nie wiem, czy to będzie trochę... Nie tylko. Ja nie wiem, pani mecenas, jak to zrobicie, żeby to było zgodnie z przepisami wszystkimi. Ale ja jestem, chciałem podkreślić, ja jestem za tym, żeby te wszystkie komisje nagrywać i transmitować. Także, bo widzę, powiem szczerze, no, potrzebna jest taka wymiana zdań, nawet czasem burzliwa. To jest właśnie demokracja i to jest moim zdaniem piękne w tym wszystkim, że ludzie się wymieniają jakimiś często krytycznymi zdaniami, ale w taki sposób buduje się też jakieś społeczeństwo obywatelskie i to przy obecnych technologiach jest jak najbardziej potrzebne. Pani, kto był pierwszy? Pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, ja się też zgadzam tutaj z kierunkiem, który pan przedstawił, natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Funkcjonujemy w ramach Rady Gminy. W ramach Rady Gminy radni mają pewne kompetencje i składają wnioski. I tutaj uwaga po raz kolejny do radnego Biernackiego, bo radny Biernacki zarzuca nam wszystkim podczas obrad i dzisiaj na komisji to też miało miejsce, niekompetencje. Jakiś czas temu złożony został wniosek do pana burmistrza o oddelegowanie radnego Biernackiego na szkolenie. No i w momencie, kiedy trafił na moje ręce i ja stwierdziłam, że nie jest skierowany do mnie, więc nie mogę tutaj się do tego odnieść, było zaskoczenie, że nie ma tutaj zgody przewodniczącego rady. I teraz się zadziało dokładnie to samo. Pan radny Biernacki złożył wniosek o to, żeby nagrywać komisję. Znowu do burmistrza, natomiast kompetencja co do wyrażenia zgody na nagrywanie komisji jest po stronie przewodniczącego rady. Więc ja jako przewodniczący rady w momencie, kiedy w biurze rady obsługa biura mi przekazała taki wniosek, powiedziałam, że ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, nie uważam, żeby radni też mieli, ale oficjalnie taki wniosek do przewodniczącego rady do tej pory, proszę państwa, nie wpłynął. Natomiast w międzyczasie odbyło się szkolenie dla radnych. Przepraszam, i tak też i powiedziano mi u wojewody, że osobą kompetentną jest przewodniczący. Pan radny Biernacki na tym szkoleniu nie był, mimo że to było skierowane szczególnie do tych radnych, którzy są pierwszą kadencję i było jasno i wyraźnie powiedziane tak za zgodą przewodniczącego. Ja tu przekazałam do obsługi biura rady, żeby w porozumieniu ze służbami prawnymi przygotować taki wniosek. I ja jak najbardziej oczywiście wyrażę zgodę, tylko zróbmy to formalnie, żeby było tak jak trzeba, czyli zgodnie z procedurą. Też uważam za zasadne, jeżeli co do zasady statut reguluje statut gminy, te zagadnienia, których nie reguluje ustawa o samorządzie gminnym, a nagrywania komisji nie reguluje ustawa o samorządzie gminnym, więc trzeba by było ten zapis umieścić ale w statucie. Ale jednocześnie nie zabrania. Oczywiście, że nie zabrania, więc jest trzeba to uregulować w statucie i przyjąć stosowną uchwałę zmieniającą statut. Niekoniecznie potrzeba zmieniać statut. Jedynie jest potrzebne zachowanie ustaw wyższego rzędu w obszarze zachowania ochrony osób. No i ta ochrona osób, a statutu nie trzeba wcale zmieniać. Procedura przy komisji skarg petycji, bo być może rzeczywiście trzeba rozważyć to, co radny Brola powiedział, żeby te komisje nie były ujawniane ze względu na bezpieczeństwo skarżących i ze względu na umożliwienie skarżącym składanie tych skarg w sytuacji, kiedy mogliby się obawiać tego, że będzie to upublicznione. Dziękuję. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko może tak króciutko dwa słowa. Akty prawa miejscowego są po to, żeby regulować, co nie jest uregulowane ustawą. I uważam, że jeżeli nie ma o nagrywaniu, zróbmy to, a będziemy naprawdę działali zgodnie z prawem. Dziękuję. Pani mecenas, ostatni głos. Też zależy od tego, czy ktoś się jeszcze zgłosi, pani mecenas, a nie od pana. Szanowni państwo, w pierwszej kolejności w odniesieniu do mojego obiektywizmu zgadzam się z panem przewodniczącym. Nie trzeba zmieniać statutu, żeby móc transmitować wszystkie komisje.
I jeżeli pozwolą Państwo na taką krótką analizę stanu prawnego, to zgodnie z artykułem 61 Konstytucji prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Przepis ten jest kompatybilny z artykułem 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Natomiast organów pomocniczych, bo komisje są organami pomocniczymi, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydawane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. Natomiast jeżeli chodzi... Nie. Zgodnie z artykułem 18 ustępem 2 w pierwszej kolejności sięgamy do ustaw. Takim przepisem, który jakby rozszerza jawność na organy pomocnicze, jest artykuł 11b ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów i tak dalej. Tak jest, ale... Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sam wizerunek, to podstawowym aktem, który stanowi o wizerunku i jego rozpowszechnianiu, jest prawo autorskie i prawo pokrewne. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym artykułem wizerunek osoby jest chroniony i nie można go rozpowszechniać bez zgody tej osoby. Stanowi o tym również artykuł 6 RODO, który mówi o przetwarzaniu danych osobowych. Wizerunek też jest daną osobową. I jeżeli chcemy przetwarzać dane osobowe, musimy uzyskać również wizerunek, zgodę tej osoby. I teraz tak, zarówno ustawa prawo autorskie i o prawach pokrewnych i RODO nie stanowią, w jakiej formie osoba, której wizerunek ma zostać rozpowszechniony czy przetworzony, ma wyrazić tą zgodę. Może to być w jakiejkolwiek formie, byleby jasno wynikało, że ta osoba wyraża zgodę. I teraz samo poinformowanie osób, które przychodzą na komisję o tym, że jest transmisja na żywo i jeżeli one wyrażą zgodę na udostępnienie swojego wizerunku poprzez chęć zabrania głosu, jest to jak najbardziej wyrażenie zgody zgodnie z prawem autorskim i prawach pokrewnych i zgodnie z RODO. I jeszcze jedna kwestia, odnosząc się do tego, co mówi tutaj pan radny Brola. Absolutnie żaden przepis nie różnicuje komisji na komisje obligatoryjne, fakultatywne albo te, które są stałe, doraźne pod względem jawności. I tutaj ja bym poszła w drugą stronę i wyraziła taką opinię, że zakazanie transmisji komisji skarg, petycji, wniosków albo zakazanie transmisji komisji rewizyjnej będzie ograniczeniem konstytucyjnie zagwarantowanego prawa i jawności władzy publicznej i jej organów. Wszystkie komisje powinny być traktowane pod względem jawności tak samo. Taka jest moja opinia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Mecenas, nie wiem, czy Pani się ze mną zgodzi, czy każdy z obywateli, z mieszkańców ma prawo złożyć skargę? Ja myślę, że każdy ma. Jeżeli każdy ma, a on nie chce upublicznić swojego wizerunku zgodnie z przepisami, które Pani podała, w jaki sposób on tą skargę ma złożyć? Jeżeli są protokoły udostępniane w internecie, są animowane, żeby nie było nazwiska i imienia. Czyli tu uważam też swoje za zasadne, żebyśmy się nad tym naprawdę zastanowili, jak to zrobić, żeby takim osobom też po prostu pozwolić złożyć tą skargę, a zachować ich anonimowość. Dziękuję. Ale ja odpowiem bardzo prosto na to pytanie. Każda komisja podlega tym samym zasadom, jeżeli chodzi o jawność, również zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z artykułem 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to co ma przełożenie na transmisję i rozpowszechnianie wizerunku, może to zostać ograniczone ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Oczywiście są tutaj też powołane informacje niejawne, tajemnice wynikające z innych ustaw, ale to jest ta prywatność osoby fizycznej. Jeżeli ktoś, kto składa skargę,
tak jak miało to miejsce dzisiaj, choć nie była to skarga, ale było to pismo, które przedłożyła pani przewodnicząca. Nie życzy sobie i można potraktować to jako ze względu na prywatność osoby fizycznej, możemy wówczas wyłączyć tą jawność i możemy poddać pod głosowanie wniosek, żeby wyłączyć jawność danej, oczywiście możemy tylko w danym zakresie. Jeżeli byłyby rozpatrywane różne sprawy, trzeba by było wyłączyć tylko w danym zakresie, jeżeli wzgląd na prywatność osoby fizycznej byłby uzasadniony, czyli taka osoba musiałaby rzeczywiście wyartykułować, że nie życzy sobie, żeby jej wizerunek był rozpowszechniany. A jeszcze jedno, jeżeli jeszcze jedno mogę. Wszystkie osoby, które składają petycje, skargi i wnioski, są zapraszane na posiedzenie komisji. Już w zaproszeniu jest informacja, że obrady komisji są transmitowane. Czyli ta osoba już wie, że przychodząc tutaj wyraża zgodę, a przychodząc tutaj do stołu i zabierając głos, jest to zgoda na ujawnianie, rozpowszechnianie i przetwarzanie jej wizerunku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli mogę właśnie, ale cały czas wrócę do swojego, jeżeli chodzi, bo tak, to jest niekonstytucyjne, że jedne osoby, które wyrażą zgodę, mają prawo tą skargę złożyć, a te drugie nie mają. I ja chcę, żeby tą kwestię uregulować. Tak jak Pani mówi, można to wyłączyć, ale czy my to mamy uregulowane w tej chwili? Mamy jakiś zapis, że ktoś, kto przyjdzie, jeżeli nie będzie chciał, to wtedy wyłączymy tą transmisję? No nie mamy. I ja chcę, żeby to uregulować. Ja nie jestem przeciwko, żeby nagrywać tą komisję skargi i wniosków, tylko po prostu za obywatelami, którzy po prostu uważam, że też mają słuszną rację, bo znaczy mam sygnały od obywateli, że nie złoży skargi, bo będzie upublicznione wszystko. I w tym kierunku, żebyśmy tylko to sobie uregulowali, bo to jest kolejny argument, który mamy nieuregulowany prawnie. Ale tak jak powiedziałam, są to przepisy, jest to ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, i są to przepisy ustawowe. Statut nie może dublować przepisów ustaw. I nie może zmieniać, modyfikować na przykład tych ograniczeń czy zakazów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to absolutny zakaz. Oczywiście można w statucie pokusić się o jakieś zapisy, które byłyby regulowały kwestie transmitowania, natomiast idąc aż tak daleko, czy to stanowiłoby ograniczenie prawa do składania skarg. Ja absolutnie, wydaje mi się, że to jest absolutna nadinterpretacja, że transmitowanie komisji jest ograniczaniem czyjegokolwiek prawa do złożenia skargi, petycji czy wniosku. Jest to nadinterpretacja. Wystarczy, że taka osoba zakomunikuje, że nie chce udostępnić swojego wizerunku. I wtedy wyłączymy jawność i transmisja zostanie przerwana na ten czas. Oczywiście każdy też musi zdawać sobie sprawę, że składając skargę, petycję czy wniosek, jej treść będzie stanowiła tutaj podstawę do obrad samej komisji i rozstrzygnięcie w formie uchwały i uzasadnienie do tej uchwały, która również będzie dotyczyła tej sprawy, jest jawne. Pani mecenas, ale obywatele tego nie wiedzą. Tu cały czas chodzi o przekaz informacji do obywateli. Ja nie wiem, bo... Jak przyjdą, to i wszystko wytłumaczymy. Dobra, dziękuję. Proszę Państwa, składam wniosek o uznanie, składam wniosek o przegłosowanie jako zasadnego tego wniosku. Uzasadnienie to Państwo sobie... Mogę? Jeszcze? Proszę. Bo to też jest istotne. Pan o tym nie powiedział, bo powiedział Pan, że nie ma sensu czytać. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że ta petycja, która wpłynęła od mieszkańca, wpłynęła ze względu na to, że oglądając ostatnią, czy biorąc udział w ostatniej komisji, mieszkaniec poczuł się zagrożony, że państwo jako, i tu wskazuję, zacytuję, może to będzie, to da najlepiej sens. To jest argumentacja z tej petycji, która wpłynęła, nad którą za chwilę będziemy głosować. Mając na uwadze publiczną wypowiedź radnego Rady Miejskiej w opocznie pana Tomasza Kopery oraz wypowiedź pana radnego Andrzeja Rożenka wyrażoną podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 maja 2019, w której radni poddali w wątpliwość legalność nagrywania, transmitowania i udostępniania w internecie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Opocznie. I tu pan wnosi, mieszkaniec wnosi o dwie rzeczy. Kontynuowanie nagrywania obrazu i dźwięku, transmitowania i udostępniania w internecie filmów i obraz ze wszystkich Komisji Rady Miejskiej. I dwa, poinformowanie wszystkich radnych, a w szczególności przewodniczących wszystkich
Komisji Rady Miejskiej w Opocznie o zgodność z prawem opisanych w punkcie pierwszym, a w razie potrzeby zawnioskowanie do obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Opocznie o pisemne zaopiniowanie przedmiotowej problematyki. To tutaj skończę. Więc czy się zrozumieli tą petycję, która wpłynęła? Panie Radny, ja mam do pana pytanie. Dlaczego pan skierował tą prośbę nie do przewodniczącej, tylko do burmistrza? Którą prośbę? Skierował pan prośbę do burmistrza w sprawie tego, żeby komisje były nagrywane. A jak brzmiał moja petycja, mój wniosek? Jak to brzmiało? Mógłby pan przytoczyć? Bo jeżeli zarzuca mi pan, że skierowałem do burmistrza, nie skierował pan do burmistrza takiego wniosku? Nie, do burmistrza nie skierowałem takiego wniosku. Mógłby pan przytoczyć ten wniosek? A do kogo pan skierował wniosek? To niech pan mi odpowie, bo pan mi zarzuca, nie, że do burmistrza. Ja to co pamiętam, pan twierdził, że pan do burmistrza skierował to. Nie, wniosek. To pan tak twierdzi na podstawie tego, co powiedziała pani Zięba, która poszła na kolację. Aha. Szkoda, że poszła na kolację, bo ja bym miał też, chciałbym się odnieść do jej zarzutów. Czyli pan nie kierował wniosku ani do burmistrza, ani do przewodniczącej, tak? No bo przewodnicząca mówi, że nie było takiego wniosku, a teraz pan mówi, że do burmistrza pan też takiego wniosku nie kierował. Więc z czyjego wniosku są nagrywane komisje? To niech się pan dowie tego, z czyjego wniosku. Chce pan powiedzieć. Ale co nie chce powiedzieć? Wie pan, pan naprawdę wniosek. Mam wrażenie, że czasami to jest jak, nie wiem, jakaś zielona szkoła w podstawówce. No to jest wstyd, panie Kopera, naprawdę wstyd. I wiem, że pan się będzie chichrał, ale to jest po prostu, no młodzież to by powiedziała siara, no i mówią tak ludzie, tylko nie mogą z tym nic zrobić, bo jest układ taki, jaki jest, no ale kiedy się to skończy? No dziękuję. dobrze, to wiem, że mnie pan lubi, to... No ale ja do pana zadałem pytanie i pan teraz nie odpowie. No, czy kierował pan taki wniosek do burmistrza? Pan mi nie zadał pytania, pan mi zarzucił, że źle... No to przepraszam. Ale to nie musi mnie pan przepraszać, tylko niech pan na drugi raz ugryzie się w język, jeżeli pan nie ma wiedzy. Czy kierował pan wniosek z prośbą o to, aby wszystkie komisje, sesje komisje były nagrywane, czy nie? To mój wniosek jest na BIP-ie, to jest taka strona, gdzie są wszelkie dokumenty związane z funkcjonowaniem urzędu i rady. Może pan sobie pobrać PDF i sprawdzić. Ale do kogo pan? No bo ja nie widziałem. To proszę sobie pobrać PDF-a i sprawdzić. Wierzę w pana. To... Dziękuję. No ale kłamie pan po prostu i tyle. Jeżeli państwo pozwolą, to szanowni państwo, jeszcze w kwestiach formalnych. Podjęcie teraz rozstrzygnięcia przez komisję i później poddanie pod rozstrzygnięcie Radzie w formie uchwały w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniosku będzie legalizowało już te transmisje, czyli tutaj już niepotrzebne, tak jak tutaj mówiła pani przewodnicząca, niepotrzebny jest wniosek burmistrza skierowany do przewodniczącego rady, bo i tak rada zajmie stanowisko w kwestii transmisji, odpowiadając, podejmując uchwałę w sprawie wniosku. No to jeszcze raz ponawiam, składam, pan radny Orzenek, proszę. Przepraszam, ale muszę się odnieść do wypowiedzi radnego Biernackiego i zwrócić tak uwagę nam wszystkim. Szanowni państwo, zobaczcie, moja wypowiedź dotycząca tego tematu brzmiała w ten sposób. W związku z tym, że się pojawiły wątpliwości, czy prawnie są transmitowane posiedzenia komisji, wystąpiłem do pani prawnik tylko z pytaniem i o przygotowanie odpowiedzi na najbliższą sesję lub ewentualnie, tak dzisiaj jest komisja, jak prawnie do tego możemy podejść i po prostu o wytłumaczenie nam, żebyśmy robili to zgodnie z prawem. Żadnej innej wypowiedzi na temat transmisji moich nie było. Pan radny i zobaczcie, jak zostało to przekazać, że tu jesteśmy przeciwko, wywrotowo to przekazane społeczeństwu i to w tej chwili przedstawiane. No i to jak jest to rozumiane? No, czy to pytanie się, czy jest to prawnie, to jest jakimś przestępstwem? Uważam, że nie. Ale rozumiem, każdy może zinterpretować. Ale nie mam tej, to nie mam tej petycji. Ale pan radny po to ale dlatego, pokazać, dlatego ja. Tylko Pera i Orzenek byli przeciwko. Ale nie, ale ja tylko, szanowni państwo, ja nie mówię, nie wypowiadam się teraz na i nie mam zarzutów do pana Syguta, tylko mówię, jak możemy, tak, ale to nie jest mój tekst. No, ale to jest, ja nie wiem skąd on jest wzięty, bo ja się nie wypowiedziałem w ten sposób, tylko zadałem pytanie pod kątem transmisji, a nie żeby brać i ewentualnie tak czy nie.
Takiej wypowiedzi moje nigdzie nie było, tylko zobaczcie, jak społeczeństwo może zinterpretować. Rzeczywiście dzisiaj chyba to będziemy musieli mieć obawy, czy my możemy coś mówić, bo rzeczywiście ale będzie źle. Ale proszę, ja takiej obawy nie mam. Panie przewodniczący, ja tylko przypominam, że mieliśmy używać sformułowania wnioskodawca, nie używając nazwisk. Myślę, że dyskusja została wyczerpana. Ponawiam jeszcze raz, złożyłem wniosek o to, aby uznać wniosek wnioskującego za zasadny. Uzasadnienie jest następujące, że społeczeństwo ma prawo do tego, aby obrady wszystkich komisji Rady Miejskiej mieć bezpośredni do nich wgląd i móc korzystać z tego zasobu w każdej dowolnej chwili. Proszę tak sformułować to, że tak powiem, gramatycznie, ładnie, ale no ogólnie, no, proszę. No i głosujemy wniosek. Kto z Państwa radnych jest uznaniem za zasadny wniosek mieszkańca, który wnioskował o to, aby utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie oraz udostępnienie w internecie filmów z obrad Komisji Rady Miejskiej w Opocznie. Proszę o podniesienie ręki. 4 za, jednogłośnie. Dziękuję. 4 punkt, zapytanie, wolne wnioski. Nie ma. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie.